Dzień dobry, nazywam się Adam Cioch i od 20 lat zajmuję się publicystyką światopoglądową. Niedawno opublikowałem dwie książki. Pierwszą, Epidemię manipulacji, która opowiada o poszukiwaniach światopoglądowych oraz o manipulacji religijnej. Oraz drugą, Krzyżem i przemocą, która mówi o przymusowej chrystianizacji Polski. Zapraszam do oglądania i subskrybowania mojego kanału na YouTube. Dzisiaj opowiem o związku Kościoła katolickiego z wieloma morderczymi dyktaturami. Bardzo wiele osób wyraziło zdumienie zachowaniem papieża Franciszka, który nie potępił w jasny sposób agresji Rosji na Ukrainę. Tymczasem w tym zachowaniu nie ma niczego szczególnego. Brak potępienia to jest okazywanie politycznego wsparcia. To normalne zachowanie Watykanu i Kościoła wobec prawicowych, konserwatywnych dyktatur. W taki sam sposób zachowywał się Jan Paweł II, na przykład wobec dyktatorów Chile i Argentyny. Można też powiedzieć, bez żadnej przesady, że nie byłoby sukcesów faszyzmu w latach 30. XX wieku bez wsparcia Kościoła katolickiego. Benito Mussolini, ojciec europejskiego faszyzmu, cieszył się wieloletnim wsparciem Kościoła katolickiego. Papież Pius XI podpisał z nim traktaty laterańskie, które stworzyły państwo Watykan i dały pieniądze i przywileje Kościołowi katolickiemu we Włoszech. Kościół katolicki entuzjastycznie poparł napaść faszystowskich Włoch na Abisynię, chrześcijańskie państwo w Afryce, w nadziei, że przy pomocy włoskich karabinów podporządkuje sobie tamtejszych chrześcijan. Kościół katolicki wsparł, o ile w ogóle nie zainspirował, zamach stanu w Hiszpanii. Generał Franco rozpętał morderczą wojnę, która pochłonęła kilkaset tysięcy ofiar. Franco był gorliwym katolikiem. Ten sam Watykan podpisał konkordat z nazistami, a katolicka partia Centrum w Niemczech poparła uprawnienia dyktatorskie dla Adolfa Hitlera. Po agresji Hitlera na Polskę Watykan złamał konkordat, który miał podpisany z naszym krajem. Mianował w niektórych diecezjach niemieckich administratorów, bo tego życzył sobie Adolf Hitler. Większość Polaków nie ma pojęcia o tym, że we wrześniu 1939 roku Polska została zaatakowana nie tylko przez III Rzeszę i stalinowski Związek Radziecki, ale także przez faszystowską Słowację. Głową słowackiego państwa faszystowskiego był ksiądz katolicki Józef Tiso. Tiso zaatakował Polskę już 1 września 1939 roku. Nieco później ksiądz Tiso wysłał do Auschwitz dla Hitlera wszystkich słowackich Żydów i jeszcze zapłacił za ich odbiór Hitlerowi. Watykan wspierał tego zbrodniarza do końca, to znaczy do wyroku śmierci, jaki wydał na niego sąd Czechosłowacji. Katolicka do szpiku kości była także dyktatura w Chorwacji. Faszystowski rząd Chorwacji należał do najbardziej okrutnych w czasie II wojny światowej. Chorwaccy faszyści, ustasze, wymordowali w okrutny sposób setki tysięcy ludzi, głównie Serbów i Żydów. Zarządcami niektórych obozów koncentracyjnych byli duchowni, głównie franciszkanie. Ludzie Kościoła pomagali też w ewakuacji faszystów do bezpiecznych miejsc w Ameryce Południowej i w Hiszpanii po zakończeniu II wojny światowej. Jednym z głównych organizatorów tej pomocy był biskup Hudal, wysoki urzędnik w Watykanie. Kościół katolicki, ta wielka międzynarodowa korporacja biznesowa, zawsze świetnie dogadywała się z dyktatorami. Pamiętajmy także, że państwo Watykan to dziecko Benito Mussoliniego oraz pamiątka po wielkich sukcesach faszystów w pierwszej połowie XX wieku. Zapraszam do oglądania moich filmów oraz czytania książek.